Drogi memoriał Zbigniewa Pietrzykowskiego, jest z nami Władysław Ćwierz, witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Przyjechał Pan z jednym zawodnikiem dzisiaj. Tak, młodzikiem przyjechałem, to taki obiecujący zawodnik, ma 10 walk, wszystkie wygrywa do tej pory. Widziałem, jak się rozgrzewał, bardzo szybki taki na nogach, tak, ładnie wyglądał. Tak, ma fajne predyspozycje, jest bardzo sprawny chłopaczek, praca nóg u niego niezła już na jego trening. Także na rośnie chłopaczek, jak nic się nie wydarzy takiego, to może być. Dopingujemy bardzo serdecznie, tym bardziej, że wygrał dzisiejszą walkę, tak? Tak, wygrał i ja akurat dla mnie to satysfakcja, bo ja byłem asystentem byłego Zbyszka Pieczejowskiego, boksowałem u niego jeszcze w Wiśle Kraków jako w drużynie. To tym bardziej dla mnie to takie, spotkałem żonę Pieczykowskiego, bardzo przyjemna atmosfera. No właśnie, dobrze, że są takie turnieje, zawodnicy mają gdzie walczyć, gdzie się sprawdzać. No już wielokrotnie o tym mówiliśmy, ale taka jest prawda. Taka prawda, jeżeli zawodnik nie ma startu, nie ma gdzie startować, to po co to w ogóle się zajmować takim sportem? Trzeba startować, boksować i wtedy postępy widać. Nie trenuje się, trenować, a nie boksować to niepotrzebnie. Dokładnie. Jest trochę kibiców. 16 walk boksu olimpijskiego. To już jest naprawdę sporo. Tak, i tutaj właśnie zaangażowani są ludzie. Rozmawiałem z tymi organizatorami. Marian Kasprzyk tutaj jest jako mistrz olimpijski i też zaangażowany w tą organizację. Żona Pieczykowskiego. Także bardzo sympatyczna atmosfera. No i tylko boksować dobrze i pokazywać jakiś poziom, bo żebyśmy nie spadali coraz niżej, tylko w górę. No właśnie, tutaj się rodzą być może kolejne talenty boksu zawodowego. Nie omieszkam zapytać o Artura Szpilkę, walczy 15 lipca, więc już niedługo pan trener miał okazję go trenować za czasów młodości. Był pan jego pierwszym, zdaje się, trenerem. Tak, do wszystkich walk w Polsce, które w amatorach stoczył, to był prowadzony u mnie przeze mnie. I teraz walka z Adasiem Kownackim. Teraz dzwonił do mnie Artur w poniedziałek. Długo rozmowę, tak porozmawialiśmy sobie. Jest 70-lecie górnika będzie teraz. Czy przyjedzie na jubileusz, ale mówi, że teraz planuje walkę w lipcu, a następną na wrzesień, także raczej nie przyjedzie. Czyli są plany już na kolejną walkę. Coś mówił o Adamie Kownackim? To mój, że jest dziurawy, to że sobie to, no i tak po prostu no mówi, musi do tego rankingu troszeczkę podskoczyć, no i jest pełen optymizmu i mówi, ja bym teraz przegrał, to mówi, to nie ma się co zabierać za to, tylko. Czyli pewny jest zwycięstwa, ale on zawsze jest pewny wygranej, ale to jest jego atut, mocna psychika. To psychikę ma mocno, mówi trener, że nie zna mnie trener, mój jeszcze trener usłyszy o mnie dużo, dużo dobrego. Także. Ja też mam nadzieję, że usłyszymy o Arturze dużo dobrego. W końcu reprezentuje nas za granicą w Stanach, a to nie jest łatwe boksować w Stanach. No na pewno tam nie jest łatwo, ciężej jak tutaj w Polsce, ale dużo tam na pewno skorzysta, bo ma i różnych, mówi, że ma jakichś murzynów z Afryki tam przyjechać, że tam z nimi trenuje, sparingi tam ma, dobrych sparing partnerów i widzę, że pełen optymizmu i nadziei, no ja też mówię, ja też optymistycznie patrzę na to. No właśnie, to pewnie tylko zwycięstwo, tak? No ja liczę tylko na zwycięstwo, no. Adam Kownacki pewnie myśli zupełnie co innego, no ale czekamy do 15, zobaczymy jak to będzie. No taka jest. Taki jest Bóg. Taki jest Bóg, ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Każdy liczy, ja zawsze stawiam na swojego, no znaczy na swojego. Ja bym nie wiedział, że nie. Wychowanej w końcu. W końcu wychowanej. Jakbym wiedział, że go nie stać na to, to bym też powiedział, daj sobie spokój. Po co dostawać po łbie. Dzięki wielkie, w takim razie trzymamy kciuki za obu pięściarzy, no i niech wygra lepszy. Niech wygra lepszy. Ja też będę trzymał. Ostatnio jak walkę miał z Mayweatherem, tam myśmy karteczki napisali, ja tam takie i później w poniedziałek na trening wszedłem. Ja dałem jeden wygraną w szpilce. No i dużo by mi brakowało, no kurczę, no. Dobrze boksował, naprawdę dobrze, no. A nokauty się zdarzają, tak? Jeszcze ta ręka wtedy była nie za bardzo sprawna, rozbita. To także ja jeszcze tam stawiam na niego, liczę. Że nie odpowiedział ostatniego słowa. Ja myślę, że nie trener jeden, także jest kilku jeszcze kibiców, którzy murem staną za Arturem. No to co, no to czekamy na walkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do usłyszenia.